Ciekawe, jak długo będę się tym razem męczyć z tymi. Z ogniem do odpalenia. Ała, 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 wychilluj, mordo! O, fuck, ej, czekaj. Ciekawe, jak będzie wyglądała moja walka z mimikiem. O, shit. Nie tu chciałem iść. Bo... Czy mimik będzie wiedział, jak atakować tarczą? Moglibyśmy mnie nie gonić. O, jeszcze strzelają. Dobra, chciałem się odwrócić i im wpierdolić, ale... Jak strzelają, to mi się nie chce. A, o shit, tu jest przecież jeszcze cały dół do zrobienia. Ja jeszcze przy rani nie byłem. Musimy zrobić całego kusenia rani i tak dalej. Tylko pytanie, czy ja chcę najpierw przemęczyć się? Chyba nie chcę. Musiałem powiedzieć, że przemęczyć się i zabić Gold Skin Duo, żeby móc sobie zrobić broń plus 24, a nawet plus 25. Ale nie wiem. Gold Skin Duo będzie ciężkie, coś tak czuję. Na shield runie. Tak już mam wrażenie. Dobra. To potrafi mój mimik. Potrafisz bić tarczą? Potrafisz. O! Nawet przytrzymany atak zrobi. Właśnie, miałem tego ataku częściej używać. I on wtedy daje dużo blida. O! I nawet wszedł ten! O! Bo to jest boss PvP. Bo jak tego używam, to jest bum, 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 bum. Nie wiem, czy to jest 4 czy 5 ataków pod rząd tak naprawdę. Więc one za każdym tym tikiem, jak on szarżuje, nabija blida. Walka na ścianę, tak. W ogóle ściągnę te kajdany moga, bo mi tutaj są całkowicie niepotrzebne. Dobra. O, nie! On chyba ponury kamień tylko daje jakiś, ale... No, nawet go nie potrzebuję. Piątka. Akurat jeden z tych, które potrzebowałem wcześniej. Na razie... Oj. Witam. Na razie zrobimy tylko jelenia i pójdziemy tam do tej ukrytej, że tak powiem, części tego tutaj miejsca. Czy ja poszedłem już do daleko? Nie, jeszcze nie. A dolną część, czyli gargulce i tak dalej, zostawimy sobie na kiedy indziej. Jeśli uda mi się zabić dość szybko dzisiaj tego jelenia, to pójdziemy szukać soczków dzisiaj jeszcze na koniec streama. Bo ja mam ciągle soczki plus 5, a tak naprawdę mógłbym już w tym momencie mieć... Chyba plus 10 nawet, nie? Czy... Tak. Już mógłbym mieć plus 10. U ciebie babo nie ma? Jest. Tu potrzeba 6, jeśli dobrze pamiętam. Spoko. Dobra, będzie Lis Radagona. Ten Lis Radagona, który na Bouranie wpierdolił misowicie i chyba go w końcu ominąłem i nie zabiłem. Tak jest, tam już biega frajer. Proszę, proszę, proszę do mnie nie podchodzić. Z tarczami będzie jeszcze trudniej go zabić. Jeśli widzieliście, jak biłem tego wilka Radagona przed Rennalą, to była tragedia. Wielkie tarcze przeciwko tak szybkiemu przeciwnikowi to jest kancer. Oczywiście. Bez szarży? No nie, czemu on się odsuwa za każdym razem, gdy to robi? Bez zasięgu ja to chuja działam. Zaraz zginę w ogóle. O nie. Oj, wytankowane tarczą. Fuck. No, chodź. Pojedyncze ataki, kiedyś zginę. Ej, to idzie lepiej niż na Bourane. Dobra, Paweł, nie griduj. Ja już chciałem na niego lecieć na Hama, ale...
Ja wiem, że to nie jest dobry pomysł. No przestań się odsuwać! Ty mały kurwiu. I taki przeciwnik jest warty 2500. Nie bij jelenia, muszę. To jest must have. Z jelenia dropi wizerunek. A ja muszę zabić wszystkie bronie. Wszystkie bronie? Wszystkie bossy, które dropią z wizerunkiem. Wizerunki. Tak działają moje rany w Elden Ringu. Że ja go uznaję za pełny dopiero jak umrą wszystkie bossy, które dropią wizerunki. Okej, okay, to jest ile? 4? Chyba 4. Pectodrill? Kochasz ten lek? Jaki to jest Pectodrill? Jak drill, to jakaś ten. Wiertarka. Halo. Proszę tam nie wiercić. To niezdrowe. Siema, nie przeszkadzajcie sobie. Dobra, i ostatni to jest ten, który ja omijałem ostatnio. Którego nie mogłem znaleźć i on jest najbliżej jak się da tak naprawdę. Zaraz przy wejściu chyba, nie? Gdzieś. Tylko nie pamiętam gdzie. O. Tutaj. Ja nie wierzę, że ja go wtedy tak długo szukałem. A mógłbyś też zaliczać bossy, z których są osiągnięcia, na przykład Elemer od Głogu. Może mógłbym. Ale wiem, że generalnie chyba większość ludzi, którzy streamują Elden Ring, przynajmniej za granicą, robią all wizerunek. To jest dla nich wtedy ten pełne. A Elemer nie jest taki trudny tak naprawdę. Nawet jeleń nie jest trudny, bądźmy szczerzy. Jeszcze nie miałem rana, na którym miałem problem z jeleniem. Nawet na SL1. Ale no. Dobra. Jelonek. Czas umierać. Popatrz na to z drugiej strony. To ja go nie zabijam. Ja go po prostu daję mu wieczny spoczynek. Ładne tak. All Remembrance. Tak jest dokładnie. All Remembrance. Jest bardzo ładna, ma bardzo ładny soundtrack i w ogóle wyglądem jest bardzo ładna. Jest taka spokojna. Ugo też jak robi, o widzisz. Wytankowane tarczą. O, tego nie tankuję. Nie! Dobra, zdążyłem uderzyć chociaż raz. Ja czuję, że na tym ranie ta walka może długo potrwać, bo on się też często leczy, nie? Czy ktoś wie, jak przerwać mu leczenie? Czy pokonałem pierwszego jelenia? Nie, pierwszy jeleń nie dropi Remembrance wizerunku, więc uznałem, że nawet do niego nie idę. Tak samo jak na Bouranie. Racistem je w ogóle nie dosięgają. O fuck, teraz ja go nie dosięgnąłem. Nie powinienem się śmiać z bossów, które nie mogą mnie dosięgnąć. Bo ja też ich nie mogę często dosięgnąć. Bo Shield Run to jest taki całkiem odwrotny run do Bourana. Bo Bouranem wszędzie wszystko dosięgałem. Fuck. A tutaj, no, mój zasięg jest z pizdy. No nie odchodź aż tak daleko. Byku, znaczy jeleniu. Wiem, że griduję, ale chcę, żeby umarł. Teraz ja umrę, jak będę tak gridować. Nie, nie lecz się! Stop! Oj fuck, fuck, fuck. Czy ktoś na czacie kiedykolwiek ogarnął, jak przerwać mu to leczenie? Czy się da w ogóle? Bo to jest dla mnie najbardziej wkurzająca część tej walki. Bo czasem się leczy mniej, czasem więcej i nie wiem, od czego to zależy. O, ej! Co? Czy ja tego nigdy nie widziałem? Czy mi się wydaje? Ja jebie. Z leczeniem jak z wzięciem Worta?
Znaczy on wokół siebie wtedy ma teraz AOE, jak się leczy. Tak całkowicie wokół siebie. Więc jak ja jemu zajadę mecz, to sam dostaję po ryju i to tak dość mocno. Bo on w takiej jakby kałuży wtedy stoi. Okej, stagger, to już coś. I lodzenie, dobrze. Nie! Tylko się kurwiu nie lecz. Ja jebie. Nie, no nie, o. A to nie jest leczenie, okej. Dobrze, kurwy syn. Wydaje dźwięk jak króliki z Don't Starve? O kurde, nawet nie wiedziałem. Ja w Don't Starve grałem jakieś 15 minut, po czym stwierdziłem, okej, okay, to nie jest gra dla mnie. Nie podoba mi się bardzo Don't Starve. Okej, okay, Don. A więc, Las Przodków. Idziemy do tej ciekawszej części. No Kronu, tak mi się wydaje przynajmniej. Dla mnie jest ciekawsza. Czyli tutaj. Ja tego miejsca w ogóle jak za moim pierwszym ranem nie znalazłem. Dopiero później, jak skończyłem grę już i wtedy już miałem wyjebane na spoilery, bo według mnie ja skończyłem, to sobie googlałem i szukałem, co mogłem ominąć i okazało się, że ja cały questline rani praktycznie pominąłem, więc musiałem tu przyjść. Co tu masz do zdobycia, że idziesz? Tu jest chyba osełka do zdobycia. Wydaje mi się, że właśnie w tej gdzieś części. I tą osełkę bym chciał właśnie. Na Stella pójdziemy trochę dalej. Pójdziemy ten, po tych... Po. O Jezu, co mnie tu goni? Mógłbyś przestać mnie kombić? Uju. Aha, umarł, okej. Na Stella idziemy, pójdziemy w dół tam do tych, jak one się nazywają? Tam strzela ciągle tym głównym. Do gargulców. O Boże, nie mogę się wysłowić. Do Pastela. Padł i się zabił. O, czarne ostrze. Po to tu przyszedłem. Tu nie muszę, bo tam nic nie ma. W zasadzie mógłbym stąd już iść. Bo chyba nic stąd więcej nie chcę. Chociaż nie, tam muszę na sam koniec dojść, nie? Gień, kulko. Gień. Gień, kulko. Umieraj, kulko. A ten stoi i się patrzy. Yo. Tam na końcu jest chyba item, nie? Jakiś do questline'a fee, czy mi się wydaje? Bo Fortisacta też musimy zabić, bo on dropi swój wizerunek. Do rani, a, czyli jednak rani, dobra. Ciekawe, czy to przeżyje. Bo zazwyczaj pobiegnięcie tutaj z tymi wszystkimi mobami kończy się moją śmiercią. Jeśli ich nie zabiję po drodze wszystkich. No, otwieraj. Okej. Bo ja nie pogadałem z rani. Czy ja usiadłem przy łasce, która jest tam na samym początku tego... Nie pamiętam. No tak, ja jeszcze z rani nie gadałem nawet, więc nie mogę wziąć tego questa. Znaczy tego itema. To już wiemy, od czego jutro zaczniemy. Od wyczyszczenia całego tego. Z rani. Z zamku. O, nie dotknąłem tej łaski, okej. Okay. Good to know. A wiesz co? Nawet ci pomogę, gościu, i sam się rzucę w przepaść. I się tepnę tu po te dusze. O, a nawet nie muszę się tepać, okej. Okay. Dobra. I teraz tak, co? Soczki. Bo mam za mało leczenia. Mapa. I teraz tak, które ja ominąłem? Czemu? Co czemu? Ja to chyba najgorsze NPC. Jeszcze ani razu nie miałem problemu. Chociaż nie, miałem problemy z czempionami Fii na Bouranie. I to było złe, bo oni wszystko rolowali. Dobra, to wziąłem. Stąd chyba wziąłem wszystkie, jeśli dobrze pamiętam. W tym ranie. A tu jest... Gdzie to jest? A, okej. Okay. Tego chyba nie wziąłem, bo ja tam w ogóle na górze nie byłem. Pójdziemy od portu Farod, żeby nie musieć ordiny całej robić. Znaczy ja wziąłem, chyba wziąłem, zawsze je biorę, prawda? Te kamienie tutaj z góry.
Nie pamiętam, czy je wziąłem, więc tam skoczę. Weź mapę, bo boli w oku. Musiałbym iść na dół, a mi się nie chce. A ten Nokron jest na tyle mało skomplikowany, że damy radę. O, nie wziąłem, zajebiście. To będą siódemki i ósemki chyba, nie? Jest, siódemeczka. Siódemeczka. Tak, dwie siódemki i ósemka. No i zajebiście, to są te kamienie, których ja potrzebuję. Oj, 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 nie, może nie aż tak. Miałem wskoczyć to. A właśnie, i możemy jeszcze mocniej wzmocnić moje rzeczy, skoro już tu jestem. To tu jest... Tu? Tu. Ja nie wiem, jak to ludzie znaleźli. Seliańska kryjówka. Czy ja tu... Nie, tu nie chcę. Ja chcę do tunelu seliańskiego. Ale jak już jestem, to sobie odkryję. To. Chcesz się przytulić, a ta ci HP kradnie? No... Znaczy, mnie dziwi troszeczkę, nawet mocno bym powiedział, że ludzie się dziwią, że tak długo nie wiedzieli, że ten debuff jest. Widzicie nade mną moje buffy i debuffy. Jak widzisz czerwony debuff ze strzałeczką w dół, to czy logika gracza, który gra w gry komputerowe od wielu lat, nie mówi wam czerwone w dół, czerwone życie w dół, mniej życia? Chyba od razu wiesz, że to tak działa. A są ludzie na Reddicie, o Jezu, z których ja wypowiedzi czytam i oni mówią: kurde, ja nie wiedziałem przez pół gry, że ona mi debuffa dała i ciągle miałem go w pleczaku. Jednak, ale to też wynika może z tego, że nie słuchają, co NPC mówią, tylko przeklikują wszystko, jak uczestnicy gracze mają w zwyczaju. Bo ona mówi, że to zabierze ci kawałek twojej ludzkości, tak? Czy coś takiego. Po czym dostajesz po do plecaka i dostajesz debuffa. Spadek testosteronu od przytulenia. Dobra. A butelki. Cyk, cyk. Dobrze, to jest zgarnięte. Dalej. To ja mogę wziąć. A tu już w Kaelid nic nie ma. Czy ja byłem u tego typa? Jestem prawie, że pewien, że byłem, ale kurwa sprawdzę. O Jezu. Bo nie pamiętam. Ja tam zawsze jestem u niego. Musiałem być. Ja zawsze do niego idę. Choćbym jego questa nie robił, bo chyba raz w życiu go tylko zrobiłem, to i tak zawsze do niego idę właśnie po tą łezkę. I tym razem też poszedłem, okej. Okay. Więc dalej. Czego ja mogłem jeszcze nie wziąć? Na pewno tego nie wziąłem tutaj i tego nie wziąłem tutaj. Więc po te dwa możemy skoczyć. I to są dwa ostatnie dwie łezki tutaj, w Liurni. Liurnia of Lakes. Dobrze, czyli tak, jedna jest here, druga jest here. O, nie oznaczyłem. I do tej pójdziemy tu, a do tej i tak chyba musimy iść tutaj naokoło, nie? Na Bouranie zrobiłem ten... Co tak sapie? Nie strasz mnie, kurwa, tu mi nic nie sapie. A, tu był NPC. Ta, jak ona ma? ta ruda, co nie ma ręki? One wszystkie są na my, ale no... Mirinda. Nie. Nie pamiętam. Nie Malenia, nie Melina. My... Halo, czat, pomocy, nie pamiętam. Mi... Mamy... Nie Malenia, nie Malenia, nie... Nie. My... Czekaj. To jest Gurang, Boże. Nie mam odkrytego przy niej tego. Jeszcze przy niej jest przecież ten soczek. Ja miałem po niego iść i nie poszedłem, tak? Czekaj. Mikela też nie. My... Nie pamiętam. I don't remember. Milicenta, tak, dokładnie, tak, dziękuję. Milicenta tak sapie. O Jezu. Dobra, poszedłem, wziąłem jakieś inne rzeczy i w końcu nie wziąłem soczku, więc wróćmy się do soczku. Dziękuję za followa, szatan serduszko. Piękny nick. Nie oglądam anime, ale akurat... To nawiązanie rozumiem i znam, bo no, Dragon Ball oglądałem za gówniarza dużo. Milicenta waifu. Dobra, dobra, dobra. Czekaj, nie, ja byłem przy niej. Mam dziury pamięci, Boże. Byłem, prawda? Tylko nie odblokowałem siedzenia. Ja wziąłem tą łezkę. Pamiętacie, jak mówiłem, że mam bardzo, bardzo niepodzielną uwagę, nie? Ja, jak mówię do czatu i patrzę na czat, to ja nie wiem, co się dzieje na ekranie całkowicie. Musiałem wziąć tą łezkę. A, po prostu ta nazwa jest przepiękna. Nie no, pewnie, że wziąłem. Pewnie, że wziąłem, musiałem wziąć. I nawet skryłem miejsce... Mam dziury w głowie. Chory. Let's go, do następnego. W Elden Ringu podobają ci się damskie postacie bez rąk, w sensie fabularnie. Ale nie chodzi ci o ich
Wyglądem ci się podobają, że nie mają rąk? Czy podoba ci się, że nie mają rąk? Nie, no nie wiem. Jakiś build na dwie tarcze? A czy to jest build po prostu na tarczę? Jedyne co robi, jedyny sposób, w jaki zadaje damage w tym ranie, to za pomocą tarcz. Ale akurat tą tarczą kamienną to jest moja, tak jakby główna do atakowania. A ta, co jest na pleckach, to mi regeneruje HP. Tarcza bieg, dokładnie. Więc ja sobie takie wyzwanie dałem w tym ranie, że jedyny sposób, w jaki ja zadaję obrażenia przeciwnikom, to jest za pomocą tarcz. I na tym polega cała trudność tego rana. Fabuła, postać bez rąk. Ale w sumie no coś w tym jest, bo i malenia i... W ogóle... O nie, zapomniałem, że to jest to miejsce. Muszę iść do tej wieży. Wszystkie kobiety w Elden Ringu mają jakieś... upośledzenie, że tak powiem. Jedna nie ma ręki, druga nie ma ręki, trzecia nie ma oka. Czemu? Znaczy ja wiem, że to jest Hidetaka Miyazaki i George R.R. Martin, tak? Więc z ich połączenia musiało wyjść coś dziwnego. Za 34 też niczego sobie. Przestańcie tańczyć oczami, ała. Dziękuję. Okej. Okay. Czyli na dole jeszcze szczurki na mnie czekają. A czekaj, tu nie ma? Nie ma. Akurat w tej wieży nie ma żadnej skrzynki? Jest, tutaj. Kolega ci mówił. Fajnych masz kolegów, kurde, tak ty bardzo zorientowani w temacie. Ała. Dobra. Popite. Tylko tak, przy tym kościele, do którego lecę, będzie jeszcze inwazja NPC-a. Fia nie ma wzroku chyba, nie? Nie, no chyba nie ma nic o tym powiedziane. Ani też się nie zachowuje, jakby nie była niewidoma. Niewidoma jest ta dziewczyna, która... A, ale też kolejna, która jest, ma jakieś tam upośledzenie fizyczne czy tam psychiczne. Nie, bardziej fizyczne. Ta dziewczyna, która jest służką palców, co się jej daje winogrona. Sorry, że nie zauważyłem. Ta tarcza na plecach regeneruje HP bardzo powolutku. Ta laska, której się daje winogrona, ona jest niewidoma. Dobra, tu będziemy mieli invasion. Myślałem, że nie doleci ten atak. Dobra, łatwo. Nawet nie zdążył się napić. Wojenna łucznia w Bajkego. Podobno to, ta broń jest rakiem w PvP. W aktualnej mecie, z tego co ludzie pisali na Reddicie. Okej, okay, mamy plus 8 soczek. Kolejne dwa... Ostatnie dwa, znaczy się. Ostatnie dwie łezki musimy jeszcze znaleźć gdzieś. Już nie mam, no? Nie. Dobra, gdzie są pozostałe dwie łezki? Te zdobyłem. Tej nie zdobyłem. No tak, tu jest tak. I tej chyba też nie. Okej, okay. I to są chyba dwie ostatnie, które mogę zdobyć. Przedłużymy dzisiaj parę minut streama po 10:00 wyjątkowo. I zdobędziemy te łezki, bo do 10:00 w 3 minuty się nie wyrobię na pewno. A będziemy mieć to już z głowy przynajmniej, więc nie będę musiał o tym pamiętać przede wszystkim. Dobra, czyli tu. Oraz tu. Ta włócznia to meta. Tak. Dlatego mówię, że to jest rak aktualnej mety. Że wszyscy nią grają. I jest bardzo nieprzyjemne granie przeciwko niej. Dlatego jest rakiem ta włócznia, według wielu osób. Pociśnijmy jeszcze dwa w siłę. 37, okej. Okay. Ta kamienna tarcza wymaga 48 siły. Fajnie by było, bo tak, mogę założyć amulet, talizman, który daje mi plus 5 siły. To bym miał 42, czyli wtedy jeszcze bym musiał dać 6 skilli w siłę, żeby móc tą tarczę w jednej ręce trzymać. Dobra, bo tak, do tej łezki się musimy dostać naokoło, więc pójdziemy najpierw do tej pod dwójeczką. Łatwo ją ograć? Może, ja nie wiem, ja mówię tylko to, co wyczytałem. I to było, wiele osób to pisało, więc taki bardzo meta-buildowy build pod PvE to właśnie jest podobno ta tarcza kamienna, zbroja oczywiście kozy i właśnie włócznia Wajkego na przykład. O nie, za nisko, poczekaj. Ja tu muszę jakieś takie miejsce, gdzie się da łatwo zeskoczyć.
żeby nie było za nisko. Dobra. Znaczy pewnie bym nie zginął zając życia, tylko panikuję, no ale... czy tu przy okazji jest inwazja, okej. Przyda się przy okazji. Bo tu z kolei poleci łezka, którą mogę sobie wlać do mojego magicznego eliksiru. Łatwo. I podczas gdy będę walczyć z prawdziwym mogiem, to on praktycznie nie będzie mi tym swoim nihil, nihil, nihil robić damage'u, prawie w ogóle. To neguje w 90%. Dobrze, odhaczone. Teraz tutaj. Tylko tak, jak tędy idę. Chociaż nie, idę od razu w lewo. Nawet nie muszę tych kolesi od katapult zabijać. Bo tutaj jak się pójdzie prosto i się nie zabije kolesi od katapult, to te katapulty po plecach strzelają i to jest bolesne. Więc jakby ktoś tędy szedł, to warto ich powyzabijać. To nie jest jeszcze ten budynek, to jest tam gdzieś chyba, nie? O, nie mogę mapy otworzyć. A nawet mam światełko przecież, to po co ja? Dobrze, że ten, że te słupy światła niebieskie zrobili na znacznikach, to jest mega przydatne. A nie tylko, że masz znacznik na tym kompasie na górze, o, kompas, tak bym to nazwał. Fajnie byłoby się powiedzieć Stalkera IRL, w sensie tego drugiego Stalkera. A, ale co, że Shadow of Chernobyl, czy co? Czy chodzi ci o stalking ludzi? Bo jak tak, to ej, nie. Tak się nie robi, to jest creepy, mordo. Dobra. Nawet nie zabijam tego. Ej, może zrobimy run pod turlanie się tylko. Nie, żartuję. Nie miałbym cierpliwości. Hyc. I hyc. I tyle. I pięknie. Zajebiście. Ja jestem szczęśliwy. Tego, co dzisiaj się udało zrobić. Czarnobyl, a widzisz. Ja bym chciał w ogóle ten, do Czarnobyla pojechać i sobie zonę zobaczyć, ale no... Teraz myślę, że Ukraina ma ważniejsze sprawy niż pokazywanie Czarnobyla turystom. Dobra, na dzisiaj koniec, miśki.